Wiem, że cztery spotkania w BetClick i drugiej lidze to cokolwiek za wcześnie na wyciąganie wniosków i głębszą analizę, ale co już możesz, Konrad, powiedzieć o tych rozgrywkach, o tej rywalizacji? Na pewno to, że ten poziom jest większy. Drużyny są lepsze, zawodnicy są lepsi i te mecze, które rozgrywamy, to już nie jest rekord tak dominujący jak w trzeciej lidze. Liczyliśmy się z tym, ale ciągle gdzieś się uczymy. Każdy mecz jest dla nas lekcją. Po każdym meczu chcemy wyciągnąć coś na przyszłość, jakąś taką jedną, dwie rzeczy, nad którymi jesteśmy w stanie tu i teraz szybko popracować i zmieniać w kolejnych meczach, żeby się dostosowywać, bo poziomem uważam, damy sobie radę, tylko że te mecze na razie wyglądają tak, że rekord gra dobrą piłkę, potrafi grać w piłkę, chce w tą piłkę grać, ale może to nie jest wszystko, żeby w tej lidze zdobyć punkty, może trzeba coś jeszcze. Szukamy tego, poprawiamy i patrzymy w przyszłość z optymizmem. Czy wyciągnięte po bytomskiej lekcji wnioski da się szybko wdrożyć już w konfrontacji sobotniej z Resowią? Na pewno i trzeba to zrobić. To nie ma czasu, żeby przez te kilka dni między meczami nie poprawiać, nie wdrażać nowych rzeczy, lepszych rozwiązań, więc na pewno w meczu z Resowią błędy, które były w Bytomiu, w jakimś stopniu, miejmy nadzieję, w dużym będą zniwelowane. Krystian, jako człowiek związany przez lata z podkarpacką piłką, co możesz powiedzieć, przybliżyć sympatykom rekordu miejsce Resowi w podkarpackim futbolu? Myślę, że no, pokazało, że byli w pierwszej lidze, teraz no, spadek do drugiej ligi. Myślę, że na pewno chcieli awansować, no bo to jest, utrzymali skład. Jest to taka drużyna zawsze, no, powiedział, no, charakterna, która nie odstawia nogi. Myślę, że to jest taka główna cecha Resowi. A wśród zawodników Resowi między innymi były rekordzista Bartłomiej Wasiluk. Mieliście okazję poznać się? Minęliśmy się, z tego co pamiętam, w Stali Stalowa Wola i tak by tyle z naszej znajomości. Bytomskie demony już przegnane? Chcielibyśmy, żeby zostały przegnane jak najszybciej. Jesteśmy po analizie, wiemy co nie funkcjonowało, ale to też nie jest tak, że nic nie funkcjonowało, bo były też dobre momenty, trwały one krótko, ale chcemy, żeby trwały dłużej w kolejnym meczu. Już w najbliższą sobotę podejmiemy przestartowi 13 Resowie, co ma o tyle szczególne znaczenie, że będzie to pierwszy drugoligowy mecz w domu. Tak, no graliśmy w drugiej kolejce z Zagłębiem Sosnowiec na stadionie miejskim. Jeszcze się nie przyzwyczailiśmy, że to jest nasz dom, czyli na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że jesteśmy po czterech kolejkach na wyjeździe. I wreszcie zaczynamy u siebie w domu. Tutaj się działy rzeczy historyczne, tutaj zrobiliśmy awans do drugiej ligi. Tutaj z niejednym trudnym przeciwnikiem potrafiliśmy w ostatnich minutach meczu przesuwać szale na naszą korzyść. Wierzę, że tutaj to miejsce nam służy i udowodnimy to w sobotę.